Witam, witam, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z cyklu Tokenizacja wszystkiego. Możecie nas oglądać na Facebooku, na LinkedInie, na YouTubie. Także dajcie znać w komentarzach, czy nas widzicie i czy nas dobrze słyszycie. Dajcie również znać, skąd jesteście. To jest bardzo ważne, tak żebyśmy mogli sobie podyskutować. Chwilę poczekamy na komentarze. Ja przypomnę, że dzisiejszym tematem naszego spotkania czy tego odcinku będzie no taki dość, powiedziałbym, kontrowersyjny temat, czy kryptowaluty i tokeny wejdą kiedyś do mainstreamu. Zwróćcie uwagę, że pytanie jest kiedy, ja oczywiście zadam najpierw pytanie czy, no bo tak, to też jest dobre pytanie, a jeżeli wejdą, no to właśnie kiedy, tak? Kiedy to nastąpi? I o tym będziemy chcieli dzisiaj sobie podyskutować. Dzisiejsze spotkanie jest bez gościa, ja sam będę je prowadził, no i liczę na to, że wspólnie będziemy mogli rozmawiać. Dajcie znać, czy nas dobrze słychać i czy nas dobrze widać. To jest bardzo ważne, jeżeli macie taką możliwość, to oczywiście udostępnijcie teraz tego live'a, bądźcie wspólne oglądanie, no bo w ten sposób przykładamy się do edukacji. Kiedy kryptowaluty i tokeny wejdą do mainstreamu? Bardzo ważne pytanie. No i tak jak zasugerowałem, to nie jest pytanie czy, ale kiedy, no bo wiemy o tym, że kryptowaluty wchodzą już do mainstreamu, kryptowaluty zaczynają zdobywać nasze serca, tak? Kryptowaluty w wielu przypadkach, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, w wielu przypadkach okazują się lepsze niż zwykłe nośniki czy środki płatności. No ale właśnie, jest kilka przeszkód, które sprawiają, że ten mainstream cały czas jeszcze broni się rękoma i nogami. Dziękuję tutaj za pozdrowienia. Rękoma i nogami. No i zastanawiamy się dlaczego. No i właśnie, jak myślicie, jakie są powody, dla których dzisiaj jeszcze ten kryptowalutowy świat nie zdobył takiej popularności, jak powinien zdobyć? Jak wam podpowiada intuicja? Możecie napisać o tym w komentarzu. Ja, zanim jakby odpowiem na to pytanie, zwrócę uwagę, że kryptowaluty i tokeny spełniają w mojej ocenie, czy w naszej ocenie, kilka takich zasadniczych funkcji. Pierwszą rzeczą jest oczywiście przechowywanie wartości, tak? Wszyscy spodziewamy się tego, że czy wszyscy tak właściwie rozumiemy choćby tego klasycznego Bitcoina, że Bitcoin jest kryptowalutą, czy Ether, który po prostu przechowuje wartość i oczywiście nie tylko przechowuje, ale on również powinien tą wartość z czasem zwiększać. No, praktyka pokazuje, że to zwiększanie może nas zaskoczyć, ale generalnie rzecz biorąc wiemy o tym, że kryptowaluty faktycznie są nośnikiem wartości i to jest jakby taka pierwsza funkcja, której spodziewamy się od kryptowalut i od tokenów. Natomiast są jeszcze dwie inne, takie doniosłe funkcje czy doniosłe możliwości, które kryptowaluty powinny spełniać. Może zacznę od tej trzeciej. W końcu przyjdzie taki czas, albo w końcu powinien przyjść taki czas, że będziemy mogli swobodnie kryptowalutami albo tokenami mogli płacić, czy to w sklepach stacjonarnych, czy to w sklepach internetowych. No więc to jest oczywiście ta druga bardzo pożądana funkcja kryptowalut i tokenów. No i trzecia, powiedziałbym, najbardziej złożona, tak, najbardziej skomplikowana, to taki jakby wykorzystanie kryptowalut i tokenów do tego, żeby zastąpić instytucje prawa. Co to oznacza? No to na przykład oznacza wykorzystanie blockchaina do tego, żebyśmy nie musieli pójść już do notariusza, jeżeli chcemy kupić nieruchomość albo ją sprzedać, tak? Nie musimy pójść do notariusza, kiedy chcemy założyć na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. To są takie trzy doniosłe funkcje, których oczekujemy od kryptowalut i od tokenów. No chyba, że wy myślicie inaczej, może coś byście dodali, także dopiszcie. Natomiast tych trzech rzeczy się tutaj spodziewamy. No i właśnie, jakie przeszkody stoją, na tym, żeby faktycznie wejść do mainstreamu? No, pierwsza przeszkoda oczywiście bardzo nam znana, to jest kwestie legislacyjne. Kwestie legislacyjne, czyli generalnie prawo
no mamy problem z prawem, tak? Jedni mówią o tym, że prawo zabrania korzystania z kryptowalut, drudzy mówią, że prawo właśnie wspiera korzystanie kryptowalut, czy generalnie całego bogactwa świata blockchainowego, a jeszcze inni mówią, używają takiego zwrotu, którego ja osobiście jestem największym entuzjastą i fanem, że kryptowaluty nie są zabronione po prostu, tak? A wszystko, co nie jest zabronione, może być wykorzystywane. No i ja bym powiedział jeszcze więcej, nawet polskie przepisy dają teraz takie możliwości, które umożliwiają na przykład rejestrację spółek akcyjnych właśnie z wykorzystaniem kryptotokenów czy kryptowalut. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak polskie przepisy odnoszą się do obecnej sytuacji właśnie w Polsce, czy umożliwiają nam tokenizację i tak dalej, zapraszam Was do tego, żebyście odnaleźli live'a z poprzedniego tygodnia, gdzie rozmawialiśmy z wybitnym prawnikiem, tak jak powiedzieliśmy, perłą polskiej blockchainowej jurysprudencji, z Marcinem Golcem, który dokładnie przedstawił argumenty mówiące o tym, dlaczego tokenizacja, czy to spółek akcyjnych, czy w ogóle jakichś innych praw majątkowych, dlaczego jest legalna i jak polskie prawo ją wspiera. I to właściwie chciałem powiedzieć, że chciałbym, żeby wybrzmiało teraz jedna ważna rzecz. W Polsce, w Europie, na świecie, no ale mówmy teraz o rynku polskim, prawo nie stoi na przeszkodzie, jeżeli chodzi o wykorzystywanie kryptowalut, czy korzystanie z tokenów, czy stosowanie takiego procesu jak tokenizacja. Nie ma tutaj przeszkód. Raczej bym powiedział, czy byśmy powiedzieli, że właśnie polskie przepisy wspierają to, tylko oczywiście trzeba wiedzieć, jak z tego korzystać. Natomiast to, co sprawia w naszej ocenie, że kryptowaluty nie są jeszcze w mainstreamie, nie są wykorzystywane właśnie jako środek, powszechny środek płatniczy, czy nie zastępują powszechnie ważnych i wybitnych instytucji prawa, to technologia. Po prostu technologia jeszcze do tej pory była zbyt skomplikowana i nie dawała takich możliwości, jakie mogłaby dawać. No i słuchajcie, przejdę tutaj do kolejnego slajdu. Kiedy powstała Kanga, to jest bardzo ważne, kiedy powstała Kanga, to założyciele Kangi przyjęli taką misję, czy takie założenia, że musimy w końcu doprowadzić do takiej sytuacji, w której kryptowaluty faktycznie będą mogły być wykorzystywane przez tego przysłowiowego Kowalskiego, tak? Założyciele Kangi powiedzieli, chcemy stworzyć całą taką przestrzeń, narzędzia, które sprawią, że nie tylko mogę wyjść i kupić warzywa i owoce w pobliskim warzywniaku za kryptowalutę, ale żeby nawet te bardziej złożone operacje, takie jak założenie firmy w blockchainie, takie jak sprzedaż mieszkania z wykorzystaniem kryptowalut czy tokenów, żeby to wszystko było maksymalnie uproszczone i możliwe, bo tak jak powiedzieliśmy, legislacja nie stoi tutaj na przeszkodzie. Oczywiście czekamy, aż ta legislacja będzie bardziej dojrzała i będzie dawała nam większe możliwości, ale tutaj raczej dostrzegamy, my, założyciele Kangi, no i też nasi wspólnicy i przyjaciele z Mozaiką, dostrzegamy coś takiego, że technologia po prostu nie nadąża. Jeżeli dzisiaj chciałbym komuś wysłać niekoniecznie Bitcoina, choćby omega złotówkę, tak? Omega złotówkę, czyli no powszechny w Polsce wykorzystywany stablecoin, który jest warty 1:1 do złotówki, to najbardziej chciałbym to zrobić w taki sposób, że wpisuję sobie w telefonie czyjś numer telefonu i wysyłam po prostu mu na przykład 50 omega złotówek, tak? Albo kawałek Bitcoina, albo kawałek Ethera. I do tej pory to wszystko było niezwykle złożone i wymagało takiej biegłości technologicznej. A Kanga mówi tak, chcemy dostarczyć narzędzia, które będą to wszystko upraszczały. Mało tego, chcemy sprawić, żeby te narzędzia, które będziemy dostarczać, żeby były zgodne z legislacją. Jest jedna ciekawa rzecz. Jak pokazywaliśmy te przykłady funkcji, które kryptowaluty powinny spełniać,
to może nawet się cofnę do tamtego slajdu, to chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że o ile zastąpienie instytucji prawa i upowszechnienie kryptowalut jako środka płatniczego jest dzisiaj jeszcze jakimś wyzwaniem, to nie możemy mówić tutaj o mainstreamie, o tyle przechowywanie wartości, chyba że się nie zgodzicie, przechowywanie wartości no jest już powszechną funkcją kryptowalut, tak? I doświadczamy tego, my nawet, którzy tutaj w Kandze działamy i widzimy wiele rzeczy od zaplecza, doświadczamy tego, że najwięksi wrogowie kryptowalut dzisiaj w czasach pandemii, w czasach niepewnych, niepewnych nie tylko ze względu no, zdrowotnych, ale i politycznych i tam najróżniejszych, no, dużo osób decyduje się lokować swoje środki właśnie w kryptowalucie, no bo kryptowaluta daje niezależność. I to, co właśnie jeszcze raz podkreślamy, czy podkreślam, przechowywanie wartości jest jakby ta mainstreamowa funkcjonalność, czy funkcja jest już realizowana. I tutaj chciałbym przejść nawet, powiedzieć wam pewną ciekawostkę, ponieważ jako Kanga chcemy działać nie tylko oczywiście w Polsce, działamy na świecie, wspomnę zaraz o Czechach, wspomnę o innych państwach, ale mamy swój epizod związany z Pakistanem, to jest taki temat, do którego również byśmy chcieli, no walczymy o to, żeby tam się pojawić. To znowuż nie jest pytanie, czy Kanga będzie w Pakistanie, ale kiedy. Natomiast działając w Pakistanie mieliśmy okazję poznać ludzi, którzy zdecydowali się wspierać ludzi w Syrii i tam pojawił się problem, ponieważ tak jak domyślacie się, przepraszam tutaj, jak się domyślacie, w Syrii no, cały czas jeszcze tam trwa wojna domowa, która się kończy, ale jeżeli ktoś chciał pomóc konkretnej rodzinie i wysłać im lekarstwa, środki do życia, pieniądze na przykład właśnie na tereny wojenne, no to przy obecnym systemie jest to niemożliwe, tak? No bo na terenach wojennych nie ma banków, które działają, mało tego, nie ma te osoby, które przebywają na terenach wojennych, które zdecydowały się zostać tam, gdzie trwa wojna, nie mają przy sobie dowodów osobistych. Tam coś takiego jak dowód osobisty nie istnieje, a zatem nie ma możliwości skupionej pomocy, nie ma możliwości dostarczenia konkretnej osobie, której chcielibyśmy pomóc, albo konkretnej rodzinie właśnie jedzenia, czy tam żywności, ubrań, lekarstw, czy pieniędzy w postaci dolarów, czy czegoś takiego. No i uwaga, tutaj okazało się, że przyszła kryptowaluta z pomocą, no bo nie jest to dla nas zaskoczeniem, że zarówno na terenach wojennych, jak i również na terenach, które są cywilizacyjnie zacofane, jest dzisiaj internet, jest dostęp do telefonów komórkowych i pomoc, która była i ciągle zgodnie z naszą wiedzą jest realizowana właśnie dla osób, które potrzebują konkretnego wsparcia, polega na tym, że wysyła się tym osobom kryptowalutę, tak? I coś, co nie powinno nas zaskakiwać, może niektórych zaskoczy, nawet na terenach wojennych czy na terenach zacofanych cywilizacyjnie można tą kryptowalutę wymienić na gotówkę. No i to tylko pokazuje, że przechowywanie wartości, tak? To jest coś, co kryptowaluta dzisiaj zaspokaja, co podlega już pełnej adopcji. Mało tego, to jest coś, co kryptowaluta robi zdecydowanie lepiej niż powszechny system bankowy. Okej, no to lećmy dalej w takim razie. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, krytyczne uwagi, no to proszę piszcie, tak, żeby było nam łatwiej rozmawiać. Dobrze, zadajmy sobie pytanie, kiedy nastąpi taki moment, że będziemy mogli się spotkać i powiedzieć, OK, zgadzamy się z tym, że kryptowaluty i tokeny są już powszechnie wykorzystywane, że nastąpiła, jeżeli nie pełna adopcja, to istotna adopcja. No i no, jakby przyjęcie takich kryteriów, to jest dość złożony temat. My tutaj w drodze jakiejś takiej dyskusji wewnątrz zapisaliśmy sobie 4 punkty. Od razu zaznaczam, że tych punktów tak naprawdę powinno być więcej, ale uważamy, że te 4 punkty, jeżeli one będą zrealizowane od strony legislacyjnej i technologicznej, jeżeli taka możliwość będzie dostępna, no to po pierwsze to sprawi, że kryptowaluty i tokeny zaczną być coraz częściej
adaptowane, co jest bardziej wykorzystywane i to również sprawi, że będziemy mogli powiedzieć, ok, faktycznie nie mówimy już o niszowym systemie finansowym, a tak naprawdę mówimy o czymś, co jest powszechne. I wymieniliśmy sobie tutaj cztery takie rzeczy. Możecie dodać w komentarzu coś, co wy uważacie za sukces, jeżeli zostanie to spełnione. Po pierwsze, kryptowaluta będzie w mainstreamie wtedy, kiedy będę mógł ją swobodnie zamienić na gotówkę. Albo kiedy będę mógł za gotówkę swobodnie tą kryptowalutę, albo dowolny token kupić. Mówię o swobodnym obrocie. Wiemy o tym, że dzisiaj trwa szeroka dyskusja o tym, czy gotówka w ogóle nie będzie wyparta. Może będzie, może nie będzie. Powołujemy się na przykłady skandynawskich państw, tak, które próbują wycofać się z gotówki. Natomiast fakt jest taki, że dzisiaj każdą rzecz, złoto, jedzenie, ubrania, możemy swobodnie zamienić sobie na gotówkę, a zatem kryptowaluta, jeżeli chce wejść do mainstreamu, musi być swobodnie wymienialna na gotówkę w obydwie strony, tak? I musi być to operacja uproszczona, nie wymagająca niesamowitej ilości pośredników, nie wymagająca skomplikowanej technologii. Po prostu każdy, kto chce zamienić kryptowalutę na gotówkę, bo kupić za gotówkę właśnie kryptowalutę, powinien w ciągu 5 minut od wyjścia z domu mieć taką możliwość. To jest jakby pierwszy nasz postulat, który sobie tutaj przyjęliśmy. Drugi, bardzo, bardzo ważny, to możliwość płacenia. Kiedy okaże się, że mogę płacić, może niekoniecznie bitcoinem, tak? Bo to jest, wiemy o tym, że bitcoin stanowi no ten synonim cyfrowego złota, czy jest odpowiednikiem cyfrowego złota, no, zatem raczej nikt bitcoinem za chleb nie będzie chciał płacić, ale jest dużo innych kryptotokenów, przepraszam, gdzieś tam się zawiesiłem, generalnie chodzi o tokeny i kryptowaluty, którymi chcielibyśmy spokojnie móc płacić. I dopóki nie będzie takiej możliwości, że mogę pójść do dowolnego sklepu, do Biedronki, do Żabki, albo wejść na stronę Allegro i zapłacić dowolną kryptowalutą za coś, co chcę kupić, no, dopóty tak naprawdę jesteśmy cały czas poza mainstreamem. I teraz ważną rzeczą jest to, że płacenie kryptowalutą wcale nie oznacza, że ten sprzedawca musi odebrać od nas kryptowalutę. On cały czas może dostawać złotówki, ale musi być jakiś taki mechanizm, który sprawi, że ta kryptowaluta natychmiast, automatycznie, tak jak tutaj Maciek nam zasugerował, zostanie zamieniona właśnie na tą walutę, którą sprzedawca oczekuje i ten sprzedawca to dostanie. To jest drugi punkt. Przeczytam teraz komentarz Maćka, bo jest dość długi. Tak, Maciek, zgadzam się, płatność musi być natychmiast. Ja bym nawet powiedział, że proces zamiany na gotówkę również musi być natychmiastowy. Zgadzam się z tym, co napisałeś, bardzo mi się to podoba. Przechodzę do punktu trzeciego, ale widzę, że tutaj się pojawił jeszcze komentarz Łukasza. Gotówka to wolność, brak gotówki to brak wolności i totalitaryzm. Tak, tak. Prawda jest taka, my w Kandze mamy bardzo szeroki kontakt z osobami, które prowadzą kantory dewizowe. No i te osoby również mają takie przekonanie, że gdzieś tam kiedyś ta gotówka ucieknie i dostrzegają właśnie ten element wolności w kryptowalutach. Powinniście mieć uniwersalny komponent, napisał Maciek, do przeglądarki, która automatycznie wie, jak się wpiąć do eBay. Zgadza się, będę o tym dzisiaj mówił, ale Maciek ma intuicję, tak, bardzo mi się to podoba, świetnie. Trzeci punkt sukcesu, kiedy powiemy sobie, że osiągnęliśmy, że weszliśmy do mainstreamu, to ten moment, kiedy ja mogę w ciągu minuty komuś przelać kawałek swoich kryptozasobów, tak? Dzisiaj jak chcę się z kimś rozliczyć, to albo daję mu gotówkę, albo korzystam z Blika, albo po prostu z telefonu puszczam przelew i dopóki nie będę mógł zapłacić koledze za lunch, który on opłacił właśnie kryptowalutą w ciągu kilku minut, tak? W ciągu 30 sekund, dopóty cały czas jesteśmy poza systemem. I ostatnią rzeczą, którą sobie wypisaliśmy,
już o wiele bardziej, powiedzmy, tutaj doniosła, to jest oczywiście to, że w mainstreamie będziemy wówczas, kiedy tokeny przejmą tak naprawdę system prawny, zwłaszcza ten gospodarczy, kiedy rejestracja spółki nie będzie odbywała się w Krajowym Rejestrze Sądowym, to może być nawet Krajowy Rejestr Sądowy, ale chodzi o to, żeby ten rejestr, który będzie przechowywał informacje o akcjonariuszach, o akcjach, żeby był po prostu rejestrem rozproszonym w blockchainie. No i teraz te cztery punkty, jeżeli osiągniemy, no to wtedy możemy się wszyscy spotkać i naprawdę wypić, otworzyć dobrego szampana, bo to oznacza, że jesteśmy bardzo blisko mainstreamu, a być może już w tym mainstreamie jesteśmy i zaczynamy wypierać inne środki płatnicze. No i słuchajcie, chciałbym was zaprosić do dyskusji o tym, czy dzisiaj jest to w ogóle możliwe, tak? Czy są narzędzia, które już to umożliwiają? No i chciałbym parę rzeczy tutaj jeszcze poopowiadać i no, pouświadamiać. Dobra, słuchajcie, jak Kanga i Mosaico realizują ten proces, o którym właśnie mówimy, adopcji? Od razu powiem, to jest robione bardzo szeroko, tak? Bardzo szeroko. Ja wymienię dzisiaj kilka takich kluczowych narzędzi, które w tej chwili są już dostępne. Natomiast za moimi plecami lecą wióry technologiczne, siedzą, no i siedzą i programiści. Tutaj mówię o Gdańsku, w Krakowie siedzą również programiści i osoby od legislacji, które pracują nad tym, żeby tych narzędzi było więcej. Ale uważamy, że już dzisiaj tak naprawdę przybliżyliśmy bardzo istotnie świat kryptowalutowy do mainstreamu. Już dzisiaj umożliwiamy, albo zaraz będziemy umożliwiać przeciętnemu Kowalskiemu, umożliwiamy, dajmy możliwość korzystania właśnie z kryptowalut w takim normalnym obiegu gospodarczym. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o czterech bardzo ciekawych usługach albo narzędziach. Tak jak widzicie, będziemy mówić trochę o kantorach. Powiemy trochę o transakcjach bankomatowych. Uwaga, to jest bardzo ciekawa usługa. Jesteśmy jedyni, którzy ją oferują i to legalnie. Wspomnimy o takim procesorze, o którym Maciek wspomniał kilka minut temu, który się nazywa Kanga Pay. No i w końcu przejdziemy do tego tematu, w którym jesteśmy zakochani bez pamięci, czyli do tokenizacji, tak? Te cztery elementy, te cztery narzędzia, jeżeli one w pełni znajdą, będą wykorzystywane, to tak jak powiedziałem, te cztery poprzednie punkty, które wymieniłem, one będą zaspokojone. Jeżeli uważacie, że jest inaczej albo chcielibyście coś dodać, to piszcie tak jak Maciek tutaj bardzo aktywnie. Natomiast ja oczywiście witam wszystkich te pozostałe osoby, które się z nami tutaj witają. Również dajcie znać cały czas, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Jeżeli możecie to zrobić dla nas i dla reszty świata, włączcie wspólne oglądanie. A my przechodzimy do dalszej dyskusji. Zobaczcie, Kanga od ponad roku, tak, bo już mówimy o okresie rocznym, prowadzi, wdraża taką usługę na terenie całej Polski. Już niedługo na terenie być może całych Czech wdraża taką usługę, która się nazywa Kantory Kanga. Kantory Kanga to jest taka usługa, gdzie możecie pójść i za pomocą aplikacji Kangi, jeżeli nie macie, to powinniście w tej chwili wejść do Google Play'a albo do swojego sklepu na iOS-ie, wejść i po prostu tą aplikację ściągnąć. W każdym razie możecie podejść do prawie 70 ponad 70 punktów w całej Polsce, już niedługo 200, gdzie błyskawicznie, legalnie i w sposób anonimowy, no bo tu trzeba zaznaczyć, że polskie przepisy na to również zezwalają, możecie dokonać transakcji. Możecie za gotówkę kupić kryptowalutę albo możecie tą kryptowalutę sprzedać. Kiedy powiedziałem błyskawicznie, to mam na myśli operację, która trwa 60 sekund, tak? O takiej operacji mówimy. I w ten sposób pokazujemy, że możecie za gotówkę kupować i sprzedawać kryptowaluty. Zaspokajamy tą pierwszą potrzebę. Tutaj też ważny komunikat. Jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany kiedykolwiek prowadzeniem takiej usługi, uważam to za bardzo ciekawy temat, zwłaszcza teraz, bo widzę, jak w czasach pandemii działają kantory i działają bardzo prężnie, te, które są otwarte oczywiście, bo niektóre są zamknięte. Jeżeli byłbyś zainteresowaniem prowadzeniem tego typu usługi, to nie musisz być kantorem. Nie potrzebujesz żadnych specjalnych zezwoleń. Wszystko od strony prawnej, legislacyjnej, księgowej zostało przez nas przygotowane. Po prostu musisz się do nas zgłosić, podpisujemy umowę, my zaczynamy cię promować i możesz działać. Co ważne, mam tutaj taki dokument, w którym się
często chwalimy, to jest dokument z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wielostronny dokument, który potwierdza, że działalność kantorów stacjonarnych Kangi i działalność kantorów online'owych, o tym dzisiaj nie będziemy mówić, o tym wspomnimy już niedługo, jest po prostu w pełni legalna, tak? Nie działamy na granicy prawa, tak jak na przykład urządzenia, tak zwane bitomaty, tutaj mamy nie tylko my wątpliwości co do tego, czy one są legalne, a zatem właśnie ta usługa to jest jedna z kluczowych usług, które uważamy zbliża nas do mainstreamu. Pozwólcie, że spojrzę teraz na komentarz. Zgadza się. Maciek napisał, że w mainstreamie będziemy wówczas, kiedy za podstawowe rzeczy, tak jak na przykład prąd, tutaj zupełnie bardzo dziękuję za ten przykład Kopernika, będziemy mogli zapłacić kryptowalutą. Zaraz do tego przejdziemy. Tak, Dominika zadała bardzo ciekawe pytanie. Każdy, kto oczywiście dysponuje gotówką, no bo tutaj następuje obrót gotówkowy, może się do nas podłączyć. Powiem więcej, bardzo popularną usługą Kangi są tak zwane kantory mobilne. Kantor mobilny, czyli taki kantor, który nie ma swojego punktu stacjonarnego, tak jak taki klasyczny kantor, czy na przykład sklep, bo sklep też u nas może, sklepy też mogą z nami współpracować i współpracują. Uwaga, możecie pójść też do takich zwykłych sklepów, gdzie możecie wymienić mniejszą ilość gotówki, ale nadal możecie to zrobić. Coraz bardziej popularne robią się kantory mobilne, czyli takie, gdzie umawiacie się po prostu przez telefon z operatorem i on do was podjeżdża, tak? I wskazujecie jeszcze wcześniej, jakiego typu operację będziecie chcieli przeprowadzić i to się odbywa. Bardzo popularne na Śląsku. Wejdźcie na naszą stronę kantorykanga.pl i zobaczcie, jak to działa. Maciek napisał, chyba też powinniście być czymś w rodzaju księgowości, jeśli wpinam. Maciek, bardzo dobre pytanie. Dodam, że faktycznie Kanga oferuje w ogóle bogaty system billingowy, tak? Jeżeli ktoś chce prowadzić swój biznes w oparciu o kryptowaluty, no to taki system billingowo-rozliczeniowy mamy. Nie oferujemy go w tej chwili tak powszechnie. Na razie testujemy go u wybranych partnerów, ale działa bardzo mocno. Natomiast Maciek zwrócił uwagę jeszcze na jedną ciekawą rzecz, mianowicie na taką, że my dbamy nie tylko o technologię, ale dbamy o sprawy związane z prawem, z legislacją, no i właśnie z księgowością, tak? Jeżeli ktoś decyduje się otworzyć kantor w oparciu o naszą sieć, no to my wspieramy go bardzo mocno, jeżeli chodzi o rozliczenia księgowe, generujemy odpowiednie raporty, tak żeby to było jak najprościej rozliczyć i oczywiście dbamy o to, żeby nie powstał niepotrzebny obowiązek podatkowy. Jedyny obowiązek podatkowy, jaki powstaje po stronie kantorów Kangi, czyli naszych partnerów, jest wtedy, kiedy oni zarabiają, a zarabiają na każdej transakcji i od tego trzeba po prostu odprowadzić podatek dochodowy i tyle. Tak jak napisał tutaj Jacek Kołodziejczak, to jest jeden z naszych ambasadorów, pozdrawiam go bardzo, bardzo mocno. Możecie się kontaktować w Gnieźnie w Poznaniu do wymiany. Jacek korzysta z innej naszej usługi Kanga Pay, o której zaraz coś tam więcej wspomnimy. No ale dobra, słuchajcie, jest taka sytuacja, że w waszym mieście, może tak być, jeszcze nie jesteśmy w całej Polsce, może się okazać, że w waszym mieście po prostu nie ma kantoru, gdzie moglibyście natychmiast pójść i zrobić transakcję. Mało tego, byliśmy świadkami takich sytuacji, że kantory zostały wyczyszczone z gotówki, tak? Bo przyszedł ktoś, przyszła seria klientów, którzy po prostu sprzedali krypto, tak? I kantor musiał wstrzymać się do momentu, kiedy my mu tą gotówkę odeślemy. Od razu mówię, że my ją odsyłamy natychmiast. No ale okazuje się, że jest druga usługa, tak? Druga usługa, która jest gigantycznie innowacyjna. To są transakcje bankomatowe. Tutaj widzicie zdjęcie pewnego pana, który robi właśnie transakcje w bankomacie. Powiem, na czym polega transakcja bankomatowa? Transakcja bankomatowa polega na tym, że możecie albo sprzedać kryptowalutę
wtedy idziecie do zwykłego bankomatu, który obsługuje sieć, który jest zintegrowany z Blikiem, albo możecie kupić kryptowalutę, wówczas musicie znaleźć w swoim mieście bankomat, który przyjmuje gotówkę. No i wystarczy, że na Telegramie odnajdziecie konto, które się nazywa Kantor Kanga i tam przez cały czas, prawie 24 godziny na dobę, dostępny jest operator, który was przez tą transakcję przeprowadza, tak? Więc jeżeli macie pilną potrzebę tego, żeby zrobić transakcję w jedną albo w drugą stronę, nic prostszego, wystarczy po prostu skontaktować się z nami przez właśnie kanał Kantor Kanga na Telegramie, operator poprowadzi, wesprze i pomoże. Oczywiście transakcje w bankomacie mają pewną dolegliwość. Ta dolegliwość polega przede wszystkim na wolumenie. Jeżeli ktoś chciałby zamienić, nie wiem, 5000 euro w jedną albo w drugą stronę, no to o wiele prościej jest to zrobić w kantorze, który również daje nam bezpieczeństwo, tak? Bo najczęściej te większe operacje możemy przeprowadzać w oddzielonym, specjalnym, przeznaczonym tego pokoju. Zachęcam do tego, żeby testować tą usługę. Tak jak powiedziałem, jest ona legalna. No i jest to jedna z tych rzeczy, która wzbudza naszą wielką ekscytację. Co dalej? No właśnie, to o czym wspominał Maciek i też to, z czego korzysta bardzo mocno Jacek. Kanga wdraża w tej chwili usługę, która się nazywa Kanga Pay. Co Kanga Pay, czym jest Kanga Pay? Kanga Pay to jest w gruncie rzeczy połączenie dwóch bardzo ważnych usług. Pierwsza usługa to płatności internetowe. Jacek z tego korzysta. Możecie mieć sklep, gdzie pozwalacie waszym klientom płacić dowolną kryptowalutą, która jest w tej chwili na giełdzie Kanga. To oczywiście można odpowiednio skonfigurować, a wy jako sprzedawcy i tak dostajecie złotówki. Chyba że nie chcecie złotówek, tylko na przykład chcecie dostawać bitcoiny. Ważne jest to, że Kanga Pay realizuje w tej chwili transakcje w czasie bieżącym. Ona zajmuje tam kilka chwil i wasi klienci mogą płacić kryptowalutą. Co takiego daje Kanga Pay, czego nie dostrzegamy na pierwszy rzut oka? W Kanga Pay możemy zaprogramować sobie, ustalić, że nie chcemy dostawać złotówek, czy euro, czy dolarów, czy nawet bitcoina, czy etera, ale możemy zaprogramować, że chcemy otrzymywać nasz konkretny token. I tutaj możemy krótko porozmawiać sobie o czymś, czego ja jestem wielkim, gigantycznym entuzjastą, czyli o tokenizacji personalnej. Mianowicie jestem przekonany, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy tokenizacja personalna zacznie być powszechnym zjawiskiem. I teraz, żeby tokeny personalne miały sens, i żeby nie były tylko i wyłącznie jakimiś koralikami, którymi się wymieniamy, żeby nie miały wartości kolekcjonerskiej, to ja, jako osoba, która się tokenizuje, od dnia, kiedy się stokenizowałem, powinienem złożyć przyrzeczenie publiczne, że od tej pory jedyne wynagrodzenie za swoją pracę, jaką przyjmuję, jedyne środki, którymi ktoś może się ze mną rozliczać, to są moje tokeny. Nic więcej, tak? Deklaruję, że nie przyjmuję już ani złotówek, ani dolarów, ani bitcoina, tylko i wyłącznie moje tokeny. Jeżeli złożę takie przyrzeczenie publiczne, wtedy tokenizacja personalna, wedle mojej opinii, ma sens. I teraz do tej pory było to niemożliwe, bo to było strasznie skomplikowane. Jak ktoś, nie wiem, na przykład moi wspólnicy albo mój pracodawca, jeżeli chcieli się ze mną rozliczyć, gdybym miał ich wysyłać na giełdę po to, żeby kupili moje tokeny, no to po prostu osiwieliby, tak? Żeby przeprowadzić tą całą operację przelewania na portfele, rozliczania. Raz można to zrobić, ale nie w trybie ciągłym. Kanga Pay mówi, działa w ten sposób. Możesz zaprogramować sobie rozliczenia właśnie w taki sposób, że każdy może ci zapłacić tym, co ma w kieszeni. Może zapłacić ci fiatem, może zapłacić ci kryptowalutą, dowolną kryptowalutą, ale Kanga Pay skonwertuje to poprzez wykorzystanie mechanizmów giełdowych na mój token personalny. Ponieważ na początku jedyną osobą, która będzie sprzedawała tokeny personalne, będę ja sam, to te złotówki, bitcoiny i inne rzeczy, którymi ludzie będą mi płacić, one i tak wpadną do mojej kieszeni, ale ważne jest to, że oficjalnie ja otrzymuję swój token jako zapłatę. Bez Kanga Pay, bez takiego procesora płatności, jakim jest Kanga Pay,
tokenizacja personalna, w mojej ocenie, zaznaczam, w gruncie rzeczy jest nieuzasadniona. Czy trzeba korzystać z KangiPay. Więc jeżeli myślisz o tokenizacji personalnej, to myśl o tym, że od momentu, kiedy się stokenizujesz, jedynym środkiem płatniczym, który będziesz akceptował, będzie twój własny token. I on w tym momencie, jego wartość w pewnym momencie pokaże, jaka jest wartość ciebie jako persony. Bardzo ciekawy temat, nie rozmawiamy dzisiaj o tokenach personalnych. Natomiast dodam, że możecie korzystać z bramki KangaPay już dzisiaj, jeżeli macie sklep internetowy, zgłoście się do nas. Bardzo fajnie to działa. Faktycznie, tak jak wspomniał Maciek, pracujemy w tej chwili nad wtyczkami do różnych systemów, choćby na przykład do takiego systemu jak WordPress, ale też wiele innych e-commerce'owych rozwiązań i będą już niedługo dostępne. Natomiast KangaPay to nie tylko transakcje internetowe, tak? Nie tylko transakcje online. KangaPay to coś o wiele więcej, no bo już niedługo będziecie mogli podejść do sklepu w Polsce, normalnego sklepu i zapłacić po prostu przez KangaPay. Zamiast płacić kartą albo zamiast płacić gotówką, normalnie wyciągniecie swój telefon i tak jak płacicie blikiem, tak zapłacicie KangaPay, sami wskażecie, jaką kryptowalutą chcecie zapłacić. Docelowo również będziecie mogli skorzystać z optymalizatora, który podejmie tą decyzję za was, żebyście za każdym razem nie musieli wskazywać. I bez względu na to, czy będziecie kupowali w kiosku, czy w warzywniaku, czy gdziekolwiek indziej, będziecie mogli podejść i zapłacić kryptowalutą, a wasz sprzedawca dostanie to, co chce, czyli prawdopodobnie złotówki. Zwróćcie uwagę, że sprzedawca w tym całym układzie on wcale nie musi wiedzieć, wcale nie musi się interesować kryptoświatem, on nadal dostaje to, co chce, a wy płacicie tym, czym chcecie. Kanga będzie jak Polsat, tak? Za kilka miesięcy, mamy już nadzieję taką, będziemy po prostu wszędzie. Wszędzie, w każdym domu i w każdym sklepie. Także warto to śledzić. Jeżeli prowadzisz sklep, jeżeli jesteś zainteresowany tym, żeby uruchomić taką pilotażową usługę, daj nam znać. Na pewno wesprzemy cię w tym procesie. Mamy poczucie misji, że jak już dzięki Kandze będzie można płacić w każdym sklepie albo w prawie każdym sklepie, w prawie każdym, nie wiem, w Żabce czy w Biedronce, to będzie dobrze. Dominika zadała dobre pytanie. Oczywiście Polska jest miejscem, gdzie startujemy z naszymi usługami, no ale tak jak w przypadku kantorów, no po prostu oczywiście idziemy poza granicę, no kryptowaluty nie znają czegoś takiego jak granice, tak? Zakładam, że za jakiś czas będziemy się pytali o to, czy Kanga wyjdzie poza Europę, no i oczywiście wyjdzie. Dobrze, no i kolejna rzecz, wybitnie ważna, to jest integracja Kanga i Mozaiko, tak? Widzicie tutaj przykład Kopernika, to jest jeden z tokenów obsługi wygenerowanych przez Mozaiko. Co ta integracja, co ten alians daje nam? No już dzisiaj, jeżeli masz swój biznes, jeżeli chciałbyś albo chciałabyś uruchomić swoją spółkę, gdzie akcje miałyby odzwierciedlenie w postaci tokenów, gdzie twoi inwestorzy albo twoi wspólnicy mogliby trzymać swoje akcje nie w postaci papierowej, ale w postaci tokenów przechowywanych w portfelu Kanga, który możesz wysłać komuś, o czym teraz też będę wspominał, już dzisiaj możesz to zrobić. Już dzisiaj możesz zorganizować zbiórkę kapitału na swój nowy biznes właśnie przez Mozaiko i Kangę i już dzisiaj możesz notować swoją spółkę akcyjną na Kandze, tak? Wskazuje na to, że mamy dojrzałość i technologiczną, i legislacyjną do tego, żeby biznes, poważne spółki powoli odchodziły od takich konglomeratów, jak na przykład giełda papierów wartościowych i kierowały się właśnie świat krypto. Co daje, jaką przewagę dajemy, jakie możliwości? No na przykład takie możliwości, że wyobraźcie sobie, że jeżeli stokenizujecie się na Mozaiko i na Kandze, jeżeli wasz token waszej firmy albo wasz token personalny będzie w publicznym obrocie na Kandze, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wasz token można było sprzedać za gotówkę w naszym kantorze, tak? Albo żeby można było nim zapłacić w sklepie. Tak? Dzisiaj, jeżeli poszlibyśmy, nie wiem, załóżmy, że posiadamy akcje jakiejś dużej spółki, no
takie klasyczne akcje, no to nie możemy tą akcją w ciągu sekundy zapłacić. Bardzo ciężko jest mi teraz pójść do kantoru i zamienić ją na gotówkę. To jest niemożliwe. Wejście w świat kryptoasetów, kryptozasobów sprawia, że token akcyjny tak naprawdę pełni o wiele szerszą rolę i daje o wiele większe możliwości. Mamy pytanie od Maćka, komentarz, pozwólcie, że go tutaj przeczytam. Jeszcze inny mechanizm do upowszechnienia, stworzenie pluginu do realizacji donacji dla autorów. Pracuje nad globalną platformą, gdzie sama platforma będzie płacić autorom trybunach realizowane na ich treściach. Wolę płacić na wallet autora. Mogę nawet założyć ze wszystkimi defaultowo, założę im wallet w Kanga, ale muszę mieć pewność, że oni będą mogli tokeny przelać natychmiastowo na swoje konto bankowe, PayPal, Revolt i tak dalej. Oczywiście, Maciek, to jesteśmy bardzo blisko. Znamy się, Maciek, tak? Dawno się nie widzieliśmy, ale się znamy z kontaktu się ze mną albo z kimkolwiek z Kangi, bo jakby to rozwiązanie jest możliwe już dzisiaj. Wypłata środków z Kangi, wypłata środków z portfela Kangi jest natychmiastowa. Możemy wypłacać środki w postaci krypto do blockchaina, albo możemy wypłacać sobie w postaci fiatów. No to fiaty wypłacamy oczywiście w czasie trwania przelewu, tak? Tyle, ile trwa przelew z naszego banku do waszego, no to tyle trwa wypłata. Wracając jeszcze do, omawiając jeszcze jeden wątek, Kanga Pay. Jeżeli ją sobie ściągniecie, to już zaraz, już niedługo będziecie mieli możliwość wysłania swoich kryptozasobów, kryptoasetów w bardzo uproszczony sposób. Wystarczy, że w naszej aplikacji wpiszecie numer telefonu albo adres mailowy osoby, która ma otrzymać od was to, co chcecie jej przekazać, i to się po prostu wydarzy natychmiast. No nie? Tak to w tej chwili wygląda. No i właśnie, zobaczcie, te cztery elementy, cztery usługi, które wam w tej chwili pokazałem, tak naprawdę zbliżają nas do tego, żeby kryptoświat tak naprawdę odniósł sukces, żeby powoli zaczął wypierać te mechanizmy finansowe, które są przestarzałe i które mogą być realizowane właśnie za pomocą blockchaina. Napiszcie proszę w komentarzu, czy gdyby tak było, że możecie zapłacić za chleb kryptowalutą, niekoniecznie tą wiodącą kryptowalutą, właśnie jakimś tokenem personalnym, czy gdybyście mogli założyć swoją spółkę w blockchainie od razu, czy gdybyście mogli przesłać komuś pieniądze od razu, czy to byłoby coś, co sprawiłoby, żebyście powiedzieli tak, odnieśliśmy sukces. Dajcie znać, co o tym myślicie i dajcie znać, czy macie jakieś pytania jeszcze, bo powoli zbliżamy się do wyczerpania naszego dzisiejszego materiału. Chwilę czekam. Tutaj możemy wspólnie sobie odpowiedzieć. Dziękuję Maciek za przyklaśnięcie. Możemy sobie powiedzieć, kiedy czas na mainstream. Nasza odpowiedź jest taka: ten mainstream jest już za rogiem, tak? To już zaczyna się dziać. Jesteśmy tego wszystkiego świadkami. Ja również jako osoba, która ma dostęp do statystyk, widzi powiedzmy trochę więcej niż inni. Mogę powiedzieć, że to, co dzieje się choćby teraz właśnie w kantorach, to jest coś, co zaskakuje każdego z nas. Sama pandemia tak naprawdę kieruje nas właśnie do świata krypto i to nie dlatego, że ten świat krypto jest jakiś niepewny, ale właśnie dlatego, że jest pewny i bezpieczny i że nie może się tam nic złego wydarzyć. Bardzo bym chciał, żeby za pół roku, kiedy zorganizujemy live'a podsumowującego nasze ostatnie pół roku, żebyśmy wspólnie wypili tą butelkę szampana, gdzie powiemy sobie: tak, te cztery punkty zostały spełnione, bo one są już spełnione. Technologicznie jesteśmy gotowi. Na waszych oczach zaraz zobaczycie nowe publikacje Kangi i Mozaiko, które będą nas wszystkich zaskakiwały. Pracujemy jeszcze nad ich przygotowaniem legislacyjnym, żeby postawić ostatnie kropki w tym zdaniu, ale to będzie się działo. Dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś komentarze albo jakieś uwagi. Maciek napisał, powiem więcej, ja bym chciał, żebyście mieli karty płatnicze jak Revolt. No brawo, Maciek, oczywiście pracujemy nad Kanga Card albo Kanga
Kanga Pay, pomarańczową kartą, prowadzimy rozmowę. To nie są proste rozmowy, no bo tak jak wiecie, one wymagają dogadania się z bankowym procesorem, ale jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Również bardzo chcielibyśmy mieć kartę i na pewno będziemy ją mieli. No dobrze, dobrze. W takim razie ja chyba podziękuję za nasze spotkanie dzisiejsze. Bardzo dobrze mi się do Was mówiło. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli możecie, upubliczniajcie tego live'a, tak żeby inni mogli sobie posłuchać. Jeżeli ktoś obejrzy później, niech zadaje pytanie w komentarzu. Oczywiście wiernie będziemy odpowiadać. A ja zapraszam już za tydzień. Za tydzień, gdzie będziemy mieli bardzo ciekawego gościa. W poniedziałek zobaczycie jego nazwisko już na zapowiadanych live'ach. Zapraszam za tydzień. Pamiętajcie, spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 11, gdzie dyskutujemy o tokenizacji wszystkiego. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.